Notatnika kapitana żbika część druga poniedziałek siedzę razem z kapralem kluchą nad krzyżówką wtorek nadal siedzimy nad krzyżówką środa przyszedł pułkownik żelazny i powiedział żebyśmy odwrócili krzyżówkę bo leży do góry nogami czwartek odwróciliśmy ale i w tej pozycji jest trudna siedzimy piątek zgłodniałem Kapral Klucha chyba też, bo krzyżówka zniknęła. Sobota. Ponieważ zabrakło krzyżówki, z nudów zabraliśmy się do łapania bandytów. Ja złapałem jednego, a kapral Klucha trzydziestu ośmiu. Niedziela. Pułkownik Żelazny osobiście złożył przeprosiny na ręce atasza ambasady Holandii za zatrzymanie autokaru z trzydziestoma ośmioma pasażerami. A ja musiałem zwolnić kierowcę. Pech. Z notatnika kapitana żbika, część trzecia. Poniedziałek. Kieruję ruchem na skrzyżowaniu. W radiowozie jechał pułkownik żelazny. Pomachałem mu ręką. Mam teraz niezły karambol. Wtorek razem z kapralem Kluchą bierzemy udział w pościgu za skradzioną Toyotą. Musimy go jednak przerwać, bo nogawka wkręciła mi się w łańcuch, a kapralowi klusze pęd powietrza oderwał dzwonek. Środa. Przesłuchuję zboczeńca złapanego w parku. Idzie w zaparte. Za to ja się cholera przyznałem. Czwartek. Dostaliśmy wiadomość, że przy ulicy Sennej, w mieszkaniu numer 7, niejaka babcia Pelasia lewituje. Udaliśmy się na miejsce. Wiadomość się nie potwierdziła. Babcia Pelasia wcale nie lewitowała. Powiesiła się na żyrandolu. Piątek. Gram z kapralem kluchą w karty. Wygrałem. Pięć asów na karetę dżokerów. Sobota. Wczoraj wieczorem zauważyłem źle zaparkowanego malucha i do tego tuż pod moim oknem. Zapisałem sobie jego numer. Dzisiaj sprawdziłem go w kartotece. To mój maluch. Chyba wezmę urlop. Niedziela. Na spacerze pogryzłem wiewiórkę. Czuję też jakiś wstręt do wody. Może to Angina?